Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. O, widać. Myślałam, że nie będzie widać. Myślę, jak ja się tutaj po prostu ułożę. Także z całego serca witam tych wszystkich, których moje gadulstwo nie przeszkadza, a wręcz czekacie na parę słów podzielenia się swoją przygodą dziewiarską, swoimi rozkminkami, swoim po prostu światem, w którym po prostu tkwię, który jest takim azylem, ale myślę, że jest dla nas po prostu, dla każdej z nas, jest taką własnym światem. No i właśnie, chciałabym się zapytać, jakim światem też, tak? Myślę, że to mam jakąś taką przestrzeń, taką sferę wspólną, że dla każdego te robótki są czymś innym, a jednocześnie jeszcze bardziej tak zwanie uprecyzowując, każda z nas ma jakąś taką inny, podobny, ale taką inną sferę w tym świecie też, tak? Łączy nas w ogóle dziewiarstwo, każda co innego lubimy, mamy różne cele też, tak, w jakiś tam sposób. Słuchajcie, muszę otworzyć okno, bo jest tak gorąco, że chyba się ugotuję, jak ja już tu jeden upał. I od razu inaczej, tak? Ja jestem w takim sweterku z dzianiny, słuchajcie, krótki rękaw, widzicie, ja wszystkie krótkie takie rękawy mam i też, żeby takie, widzicie, nie przylegały, nie mam za dużo tych sweterków, mam kilka, ostatnio też takiego, miałam jeszcze taki tutaj podwijany rękawek, krzywek przed łokciem, oddałam po prostu, był taki różowy, ale taki pink był z niego, że w głowie się nie mieści. Jak widzicie, nie wiem, jak się zastanawiałam, jaki dać tytuł temu filmikowi, jak już go po prostu sobie nakręcę. Moja żakardowa porażka, czy etap, ponieważ nie wiem, bardzo chciałabym wrócić do żakardu. Także będę gdzieś wstawała, będzie widać, bo ja nie jestem w stanie, słuchajcie, potem się szukać, wycinać tych po prostu kawałeczków. Nie wiem nawet od czego zacząć, bo tak już ostatnio sobie widziałam, wróciłam. Widzieliście na Instagramie, że ja zaczęłam robić sweter żakardowy i sprułam, to jest to, została mi ta szara nitka jeszcze, włóczka od czapki w serduszka i najpierw, co widzicie, tu jest zamknięte na takiej nitce zielonej. Myślę sobie, zobaczę, dokupię, zostanie, zrobię golf i zrobię taki sweter i chciałam bardzo spróbować żakard. I rozkminiłam na swój sposób i chciałam się z Wami podzielić, co ja tam w nim rozkminiłam i dlaczego uważam, że wyszła po prostu z tego porażka. Nie chciałam też niczego zapomnieć też, tak? Więc zacznę od samego początku, czyli nie wiedziałam, jak zrobić tutaj. Nie wiem nawet, czy do tych swetrów na... Chciałam się dowiedzieć i nie wiem, czy się dowiem, dlatego, że ja najprawdopodobniej to spróję. I powiem Wam, że znalazłam fajny przepis, ponieważ te swetry żakardowe można zrobić, robić od dołu i od góry, tradycyjnie, tak jak reglam. Ja wybrałam sposób od góry, wiedziałam już, bo widziałam tych tekstów, to się nazywa krugła jako kietka po rosyjsku, i że po prostu to polega na systematycznym dodawaniu oczek. I myślałam, że to po prostu wystarczy i w zasadzie w pewien sposób wystarczy. Jeśli wiecie, że w reglanie dodaje się oczka w każdym rzędzie, czyli co drugie okrążenie, ale dodajemy raz, dwa, trzy, cztery oczka też, tak? To znaczy, że ten sweter może się po prostu jakby poruszać tak jakby w dół, on będzie przybywał też, tak? W zależności od tego, ile nabierzemy oczek na sam początek. Problem pojawia się wtedy, kiedy pojawiają się wzory i kiedy te wzory rosną i one są dość długie, tak zwane szersze takie raporciki są na nie, ponieważ wtedy, no co zrobić wtedy z tym wzorem, który jest po prostu jakby połączony, on taki jest niepozorny, krateczki, a potem wychodzi coś ładnego, tutaj nawet nie widać, ten, z którego jestem najbardziej dumna, bo tutaj są takie jakby wzory, takie fale, jak w tych łaźniach rzymskich też, tak? W każdym bądź razie, ale to już jest taki detal, o którym za chwilkę może powiem, albo zapomnę. Słuchajcie, problem polegał cały też właśnie na tym, że myślę, jak dodawać takie te oczka, kiedy te wzory są dłuższe. Ja zauważyłam u siebie, ponieważ jestem większa i grubsza, podobały mi się te swetry, wzory właśnie. Można wzory sobie dobierać z każdym okrążeniem, w zależności od tego, ile macie oczek, jaki jest ten raporcik, żeby Wam się był ok też, tak? Czyli w ogóle niezależnie, nawet nie musicie wybrać sobie od kogoś, czyli na zasadzie tak sobie się wybrałam sobie tutaj taki rządek, zaczęłam w ogóle z beretu, zobaczyłam beret i chciałam ten beret, tak jak myślę sobie, normalnie 80 tam on ileś oczek ma i będę go zwiększała. W trzecim rzędzie ta kobieta dodała co drugie oczko, jedno oczko, ja tego nie zrobiłam też, tak? No ale już obejrzałam 3-4 filmy chyba od deski do deski, czyli to z 2 godziny na pewno było tego w sumie. Więc myślę sobie, aha, ja już rozumiem, że teraz tyle, ile oczek mam na tych drutach, to muszę podzielić na ten raporcik, który ma tam po 4 oczka, czy dzieli się przez 4, czy dzieli się przez 6, ile Wam potrzebujecie. I one są po prostu kółka takie, niezależne też, tak? Od siebie w zależności, mówię, można sobie znaleźć takie wzorki.
Natomiast ja chciałam, taki podobał mi się w ogóle pierwszy sweter, który tego typu się zaraziłam totalnie. To był sweter u dziewczyny. Nie pamiętam tego rosyjskiego kanału, chyba nie znajdę wam jego, bo ja tak nie za często je oglądam. Ona tych masterclass dużo nie robi, ona tam pokazuje, ona zrobiła dla siebie, dla syneczka i dla męża taki sweter. I on się układa jakby takie indiańskie pióra, ładnie, tak? Taki, to wygląda rzeczywiście jak takie piórka wiszące, po prostu tutaj. I on wyglądał przepięknie. Poza tym były tak dłuższe tutaj te raporciki, tak jakby to, co ona robiła, było tak długie, że nie robiło tak jakby, bo ta kokietka bardzo często też tak, ten okrąg w żakardzie, dla osób cycastych trochę, jestem taka cycasta, to troszkę nie tak pasuje też, tak? Czyli w jakiś tam sposób jeszcze poszerza, dlatego ja nie lubiłam tych okrągłych tych, bo tych wszystkich w ogóle tych robótek, chociaż wiem, o co chodzi, bym potrafiłam się, teraz już tam sobie wykombinowałabym sweter, bez wzorów, a w zasadzie bym sobie mogła pokombinować, co ja po prostu sobie tak zwanie bym chciała. I ten sweterek wygląda w ten sposób, że mnie się bardziej spodobały jednak nie te ciągłe w koło, tylko takie właśnie podłużne te wzory. Ona tam ten sweter robiła tak zwanej z płatnej jakiejś strony i to nie wiem, czy nie rosyjskojęzyczne, czy z tych takich ogólnoznanych po prostu w świecie też tak. W każdym bądź razie zauważyłam jedną charakterystyczną rzecz, że można robić tak, że robić jak sweter 80 i coraz więcej niż 4 oczka, ale w każdym rzędzie, czy co drugi rząd przybawiać, ale będzie problem z jakimś wzorem też, z wzorami, chyba że one są jakieś segmenty, bo to można pokombinować jeszcze po prostu jakby podzielone, czy też może być ta opcja, że on idzie stąd i idzie tutaj i tam już od razu jest w tym wzorze i znaleźć sobie taki wzór, który jest od razu do zrobienia. Te oczka, które tutaj się nabiera, ja już teraz wiem, że 80 oczek, jak ja miałam nabrane i nawet tak co drugie dodane, to jest mały pikuś też, tak, w jakiś tam sposób, bo trzeba było od razu tyle dodać po prostu i nie cyganić, albo od razu dodać tą dużą ilość oczek, czyli te 80 i co drugie, zrobić na mniejszych drutach i ona po prostu tak zwaną cechą charakterystyczną taką zauważyłam, ale za późno, bo ponieważ w ten sposób, że jest mniej i dodają ludzie, to wtedy, kiedy się dojdzie do dużej wprawy, to myślę, że można to po prostu na różne sposoby robić i to wcale nie jest trudne, co któreś oczko w tym samym miejscu, w taki sam sposób dodać, bo tak jak przy reglanie czy po koło, co któreś dodajecie, to co to w zasadzie za różnica. Natomiast ten sweter wtedy tak się inaczej po prostu go tu układa. Albo zrobić coś takiego, że ona się nabiera, na przykład tak jak znalazłam wzór, ja myślę, że ja się o ten wzór pokuszę. I on jest w tym przeglądzie dziewiarskim, ja mam tam wrzuciłam chyba 2 czy 3 lata temu, kobieta robiła. I ona zrobiła, nabrała na chyba, tylko nie pamiętam na który numer drutu, bo ona zmieniała też te druty, powiedziała, że jeżeli wzory za ciasno robicie, to można na wzory wziąć potem inne druty większe. W każdym bądź razie, że ona nabrała chyba tam 120 oczek wokoło i potem w pewnym momencie nakłada się na druty i po prostu płasko się położy. Wiecie, każdą robótkę się jest taka pomarszczona albo nie można do końca rozciągnąć na tych po prostu drutach, a tutaj można wziąć większy obwód też nawet, chociaż trzeba pilnować, żeby też tutaj nie rozszerzyło za bardzo, bo ona jednak tutaj ściągać przeważnie jest przy szyi, to jest taki ściągnięty, ale jest tam 120 oczek na tych drutach, to mi się wydawało, że jest bardzo dużo, ale jak się weźmie mniejsze druty, czy mocniej ściągnie, chodzi o to, że po prostu koło, i to jest opcja tego, że takie koło się na siebie nakłada, coś tam troszkę mniejsze lub większe, to troszkę wtedy więcej lub mniej dodaje się już potem tych oczek, no i później rękawy, no i ten podwyższony tył, to się robi tak jak rzędy skrócone na dole swetra, tak? Ja tak zwanie i z jednej strony się dodaje najpierw te oczka i potem z drugiej strony. Najpierw się powiększa na lewej, a potem na prawej te rzędy skrócone. Tak jakby się chciało asymetryczny przód zrobić w taki dzióbek. Ja wam na jakiejś robótce to pokażę, że też tak, jeszcze ten sposób. Ale może bliżej po prostu lata coś po prostu wykombinujemy razem albo pokażę po prostu taki kawałek. Chociaż w zasadzie to jest tak proste, bo to jest tak jakby się zrobiło przód potraktować jako tą czapkę, którą, jako ten kaptur, który robi pani Sandra Pike, tak? Ten dół, tylko bez tego środka, gdzie tam się powiększa, bo wtedy tam będzie jeszcze taki dziubek też, tak? Prosto tylko ona tam ten kapturek robi na 9 oczek, potem 3 razy po 7 wracasz i koniec też, tak? Tak jak ona to robi, to można wziąć za rozszerzony przód, który robimy przód i tył oddzielnie lub rozcięcie też, tak? Dobrze. W każdym bądź razie, tak jak mówię, dla mnie ten sweter, ja chciałam po prostu spróbować, ponieważ on mi się podobał i tamten mi się podobał, bo on był w stylu takim właśnie zrobiony zimowym, czyli zielenie, czerwienie, tak sobie myślałam, sobie taki bordo z tym zielenią i z tym szarym, ale myślę, najpierw spróbuję, bo mam tej włóczki, ona mi została.
już to wiedziałam, że teraz już wiem z perspektywy czasu, że jak ja bym robiła i z tą panią chyba zrobię, bo tak już obejrzałam ten film, tam ma chyba 4 czy 5 części, a może i więcej. Ja prawie wszystkie obejrzałam, tylko bez już tego ściągania rękawów, bo już wiem, jak to zrobić też tak. I ona tak zwanie nie pokazuje właśnie, jak ten tył tak zwanie podnieść też tak na dole te rzędy. Ona zakłada, że ktoś robi sweter z taki z żakardem, to już umie to po prostu jakby zrobić. Dzięki Bogu umiem, bo bym utknęła, żebym zaczęła robić i obejrzała tylko dwa filmiki na przykład też tak. To jest właśnie to, o czym ja mówię, że ja zaczynam coś robić, jest w wielu częściach, to ja oglądam, czy wszystko kumam w tym swetrze, albo czy od pewnego momentu będę w stanie sobie po prostu poradzić, bo też się poślizgnęłam parę razy i tak właśnie chciałam zrobić potwora od pani Mariolci. Myślę, taki, w zasadzie ona tak mówi, tak prosto, jakoś tak się zrobi, samo się zrobi też, tak? I się nie zrobiło. Żakard też sam się jakoś tak nie zrobił, ale tutaj z innej przyczyny, powiem wam. I jeszcze nie wiem, co dalej. W każdym bądź razie, jak ja go tak nakładam, to on tutaj się tak układa nawet na ramionach, nie jest źle. Natomiast problem jest z tym wzorem, który ja sobie po prostu jakby wymyśliłam też, tak? Dałam te wzorki. Słuchajcie, oczka wychodzą bardzo krzywe, no bo trzeba, chciałam załapać, o co chodzi z tym przekładaniem jeszcze tych po prostu oczek, bo założyłam, że sobie zrobię takie paseczki, więc tak jak sobie pododaję oczka, będzie ok też, tak? I kupiłam, widzieliście, już gdzieś pokazałam takie urządzenie, zapłaciłam za to chyba tam 22 czy 3 zł, nie więcej niż 25. Powiem wam, że to urządzenie jest bardzo fajne, ale ono u mnie się nie sprawdziło, dlatego że ja mam dość lekki uchwyt w rękach i bardziej skupiam się dłońmi tutaj na drutach niż przyciskaniem nici. Nigdy żadnej nitki nie zawijam, przepraszam uprzejmie, na palec. Jak widzę, jak ta kobieta zawijają na ten palec i tutaj, to naprężenie nitki dla mnie nie jest. Ja lubię, jak ona się tak luźno po prostu jakby przesuwa ta robótka, dość luźno po prostu jakby robi. I potrafię sobie tak zwanie w pewnym momencie tak jakby to naprężenie o pół numeru, a nawet o numer skorygować. Jeśli coś robię, dość już dłuższy po prostu czas, na tak, na przykład na piątkach tak robiłam też, tak? I pół rozmiaru nie miałam drugich piątek, to tak nie chciałam się zmieniać drutu, bo miałam tylko jedne przykręcane i myślę sobie, nie, podciągnę, będę widziała, jak ta oczka zrobić. I podciągnęłam ten pół po prostu jakby rozmiaru, bo się wydaje to dużo, niedużo, ale tak jest. I każda robótka rzeczywiście jest taką racją, a nie wiem, czy byście to zauważyły, pani Iwonka Rikson to kiedyś mówiła w jakimś filmiku, nie pamiętam w którym, że tendencja, to chyba było na live jakimś z tego, no wiecie z czego, z Facebooka, ja sobie to w telewizorze odoglądywałam, czy to było na żywo, jeszcze nie pamiętam. W każdym razie ona mówiła, że tendencja robótki jest taka, że robi się w dół coraz luźniej. I faktycznie, ja jestem ewidentnym przykładem tego po prostu jakby zjawiska. Widzicie, to jest tak, jak ktoś robi wiele lat, to już takie niuanse zna też, tak? Jak ktoś, kto się, nie wiem, umie coś poradzić, sobie pokombinować też, tak? Tak jak ja w takich sprawach manualnych trudno się uczę, wzorów też, tak? Ale mam taki spryt wewnętrzny, w sensie takiego, nie chytrość, tylko w spryt. jak tak pokombinować, jak to tak pasuje, co zrobić, żeby, wiecie, tylko na cieście mi się to nie udaje. Po prostu każde ciasto to jest moja porażka, musiałam się bardzo mocno przepisu trzymać, a to jest dla mnie takie wyzwanie, słuchajcie, nie da się, bo to jest moja właśnie wada, dlatego dla mnie tak trudno jest robić tutoriale. Dla mnie łatwiej jest zrobić coś, żeby coś opowiedzieć, czyli ta opcja, to co wam już mówiłam, że ja sobie lubię taki film obejrzeć, nawet jak z tego nie korzystam, to czegoś się nauczę, a potem załapię u trzeciej osoby dopiero coś też, tak? Dlatego jestem dobra na tej opcji, wiecie, jak tych pierwszych się uczy, on jeszcze tego do końca nie robi, nie rozkminie. Są etapy różne też, tak, więc popowiadać, pokazać, tutaj pomarudzić dla was, a później po prostu, żebyście się, nie wiem, nauczyli, czy popatrzyli u kogoś innego też, tak. Jest tyle kobiet, które właśnie po ten swój czas po prostu porobiły też, tak. Ja oglądam nawet proste opcje, nawet proste właśnie tutaj te oczka takie, siakie pokazywała pani Iza też, tak, tylko akurat dla mnie to wszystko tak zwanie nie było do końca, bo ja najwięcej robię teraz po kręgu też, tak, więc tak zwanie dla mnie tam brakowało tych doświadczeń po kręgu też, tak, ale ona robi tak, jak robi prosto u siebie też, tak. Myślę, że pani Iwonka jeszcze by miała, gdyby kiedykolwiek mnie obejrzała, ale bo mi tak już niezręcznie zaczepiać i pytać, żeby właśnie opowiedziała też tak, ci właśnie ludzie, którzy wiele lat już robią też tak, te oczka prawe, lewe po okręgu, chociaż ona robi te sweterki takie, bo ona jest taka skromna, taka cichutka, taka, i ona zupełnie dużo robi takich prostszych po prostu jakby swetrów. Ja jestem po prostu szalona. No i mam taką filozofię durno-życiową, o której zaraz wam po prostu jakby opowiem, a w zasadzie nie będę mówiła, o czym będę mówiła, tylko będę kontynuowała dalej. Najwyżej o czymś zapomnę, gdzieś indziej dopowiem. Także z tym jest po prostu jakby różnie. I co dalej się po prostu jakby dzieje? W pewnym momencie sobie wymyśliłam, że dobiorę tak dużo oczek i ona u mnie się zaczęła robić jak tunika tutaj, taka wiecie, taka jak takie kobietki w ciąży. Ja w ogóle bardzo lubię tuniki, bo swego czasu byłam dużo większa niż teraz.
I ta tunika daje taką opcję, że tego brzucha nie widać też tak, na plecach tych fałdów nie widać też tak. I można biustu też tak, wtedy biust tak sugeruje różne po prostu opcje, a nie, że jest się... A nogi zawsze miałam chude i zawsze moje przyjaciółki mówią, Boże, ty masz takie chude nogi, takie szczupłe nogi, takie szczupłe. I zawsze się wkurzałam, bo one takie były bardziej proporcjonalne i takie kobiece. Ja miałam, kura też ma chude nóżki, no i co z tego, tak? Także tak to. I powiem wam, że wymyśliłam sobie w tym internecie, obejrzałam sobie, bo sobie pomyślałam, że kurczę, to w zasadzie takie hafty krzyżykowe są też, tak? Czy to są takie hafty krzyżykowe? Już wam gdzieś na Instagramie pewnie to widzieliście. I wybrałam sobie tak sobie. O, tutaj możecie sobie ten spisać, bo to pisze tak jakby po polskiemu, tak? Więc można sobie spisać, to jest www.ryucyny albo chy. Rucyny i rucyny i rucni prace.cz, tak? I takiego aniołeczka myślę sobie gdzieś go po prostu tak zrobiła, ale mi starej babie nie pasuje, ale myślę, niech będzie, może coś po prostu tak mi się spodobał, że nie mogłam z niego zrezygnować. I taką, słuchajcie, różę tutaj też, tak? Tu mąż mi wydrukował dwa razy. Ja chciałam sobie zrobić tą po prostu jakby różę. Ta róża, słuchajcie, ma 41 rzędów w górę. No i że ona ma 41 tak jakby w ten sposób oczek, co tak popatrzyłam, policzyłam, ile to jest 41 i to jest gdzieś, było gdzieś o style. Po szerokości ma 22, bo tam jedno oczko może być łączące, a w zasadzie przerwa musi być, bo jeżeli kończy się tutaj na brzegu i drugą różę jak dołoży, to one będą dotykały się. No i teraz podjąć decyzję, czy dodać to jedno oczko, żeby się miały odstęp jednego oczka, czy jednak, żeby one jedne przy drugim po prostu jakby przylegały. Obcięłam tutaj nóżka, jest to samo się robi 3 razy, więc obcięłam 2 razy sobie to tutaj, tą nóżkę. Myślę, i tak nie robię na zielono, więc sobie ją obetnę też, tak? Więc skróciłam do 38 już też, tak? Zaraz wam pokażę w ogóle do ilu. Powiększył i rozpisałam sobie, ponieważ to dla mnie, jak patrzyłam, jak panie robią na tych różnych opcjach, tak? Rozpisałam sobie to w ten sposób, słuchajcie, jeśli będziecie chcieli, to ja to gdzieś po prostu jakby umieszczę. Podzieliłam sobie, jak widzicie, to są raporty na róże, na te różyczki też, tak? I rozpisałam sobie to w ten sposób, a jeszcze taką gwiazdkę przepiękną znalazłam na czapkę, tak? Zrobię sobie jakąś czapkę z tym, no bo się przecież nie poddam też, tak? I zrobiłam tak jakby tą różę, rozpisując od pierwszego rzędu. I tu jest tej róży 39 tak jakby tych jakby rządków, na 39 rządków rozpisałam, tak? I rozpisując to w ten sposób, że tak, pierwszy rząd też, tak, tej różyczki, to jest tak, pierwszy rząd, 6 oczek jasnych, 4 ciemne, 12 jasnych. I potem robiłam kresecz, wieszałam marker, on jest tutaj oddzielony, widzicie, tym jednym no, oczko jest wszędzie pooddzielane też, tak? Oczywiście najpierw te wszystkie oczka tutaj dodawałam, żeby sobie wyszykować i wyrychtować tą ilość rzędów. I co się okazało, słuchajcie, ja to najpierw robiłam wyżej. Ja sprułam, mówiłam wam, że się pruje dość dobrze do pewnego momentu, sprułam, nie sprułam po prostu jakby całość, chociaż za pierwszym razem chyba ja całość właśnie, raz sprułam całość i raz sprułam kawałek, o. I myślę sobie, bo ponieważ sobie po prostu zrobiłam to tutaj, w tym obrębie i myślę, kurczę, dobrze, na rękawie będzie ładnie, ale coś mi nie pasowało, myślę, kurczę, ja potem dalej tego nie rozszerzę. Przez te 39 rzędów nie rozszerzę w ogóle, ona będzie dla mnie w biuście za mała po prostu też, tak, przy tych oczkach. Już w tym momencie żałowałam, że nie nabrałam tych więcej ilości po prostu jakby oczek, że czemu zaczęłam od tych 80, po co ja w ogóle to po prostu robię, ale myślę, no dobrze, nauczę się po prostu jakby czegoś, w końcu lubię takie przygody i czasami w sobotę i niedzielę właśnie zaczynam coś nowego, żeby ewentualnie spróć czegoś się po prostu nauczyć. Jestem teraz, jak widzicie, kończę rząd drugi, też tak, czyli mam 5 jasnych, 6 ciemnych, 1 jasny, 3 ciemne, 7 jasnych. I tak sobie to zaznaczam, bo na razie myślę, zrobię w dwóch kolorach też, tak? Żebym miała ten sam rodzaj włóczki czerwony, zrobiłabym chyba z czerwienią i ciemniejszy szary. To by mi bardziej pasowało. Natomiast został mi ten jasny i ten taki róż. Myślę, a ja nie przepadam za tym różą, ale będzie, jakby się nauczył. Nauczyłam się następnej właśnie rzeczy, że to wygląda dobrze, kiedy są kontrastowe kolory i trzeba wcześniej sprawdzić, czy nie farbują też, tak?
Natomiast tak zwani w tym momencie jestem, że podobierałam sobie tych oczek i pod pachami musiałam dobrać bardzo dużo, żeby ona od tego momentu się tak rozciągała i tutaj przy biuście, żeby ona była tak u tuniku. I podzieliłam na te wszystkie raporty niżej, gdzie już nie trzeba rozszerzać. Czyli wtedy, kiedy wszystkie normalne kokietki w żakardach się kończą u normalnych ludzi, a ja sobie pomyślałam, a co tam, zrobię sobie po prostu pod pachą też, tak? Jakby od pachy zrobię sobie po prostu niżej, te róże sobie tak po prostu poukładam, a potem w zasadzie, żeby dodać znowu 20 te dwa oczka, czy przynajmniej, bo żeby o cały raport się poszerzało następne te koła, no to tak sobie podzielę już te oczka, co mam i co któryś by te 20 dodawała, ale one nie widziałam, czy takie oponki nie będą po prostu jakby wychodziły. Nadal sobie pomyślałam, startup jest. No i słuchajcie, na czym po prostu jakby poległam jeszcze, aha, dowiedziałam się w międzyczasie, obejrzałam długie filmy, bardzo długie filmy o żakardach i taki live nawet tam fajne się dowiedziałam rzeczy, ponieważ w tytułach już ja widziałam, że jest, można robić to z praciaszką i nie. I co to znaczyło ta praciaszka? Też tak, no wiedziałam, że chodzi pewnie o to podnoszenie albo o nitkę, którą zostaje też tak, bo to jest tak jakby jakieś manewry z nitką, tak nazywają to w tym języku, przy reglanach i przez innych różnych po prostu obcych. Czekajcie, łyknę, bo się zapywnę. Pralka chodzi, mam nadzieję, że ten aparat nie ściąga, te aparaty w ogóle są, słuchajcie, blisko, kurde, nie nagrywa, ściągnie, jest tak daleka, że mój mąż, jakiś tam któryś był filmik taki, tak po cichutku w kuchni po prostu siedział, wstał, bo chyba w weekend jakiś coś kręciłam i tam sobie coś robił, lekko stukał, a potem było tak głośno też, tak, bo tak sobie się sprawdza, jak to jest głośno, w ogóle skoro ja słyszę, to i po prostu wy słyszycie, ale było za głośno po prostu, ściąga jakby z daleka. Ja tam mówię, się nie dziwię, bo one na te czasy tutaj jedni drugich nagrywają, słuchajcie, są idealne. Dobrze. Słuchajcie, no i co, o co chodzi z tą praciaszką? No i tak popatrzyłam sobie, ale już patrząc i zrobiłam właśnie, też potem sprułam, bo ja tą różę zaczęłam robić. Zobaczcie, o co chodzi tutaj, jak jest ten tak jakby tył też, tak, widzicie? I on jest troszkę na chłopski rozum, można byłoby to wziąć, bo ja już wiedziałam, że coś jest nie tak i kiedy ja w rzędzie robię, mam 4 ciemne, 12 jasnych i 6 jasnych też, tak? I te 4 ciemne, i że później też tak ta nitka po prostu, te nitki w pewnych momentach w tych raportach wisiały strasznie. No nie mogło tak być i nie da się tego tak jakby dopasować. Więc sobie tak połapałam się, patrząc na to, już na chłopski rozum, że aha, oni muszą jakoś tą nitkę podbierać, czy inne nitki to przytrzymują. No tylko jak to robią? I to jest bardzo organiczne, ponieważ oni to mówią nitka wiodąca, nitka dodatkowa, i że pierwszą wtedy na palcu ma się tą nitkę dodatkową, a wiodącą z tyłu, ale są sytuacje, w których na przykład jest na odwrót też, tak? I też jeśli po rosyjskojęzycznym będziecie oglądały sobie gdzieś, jakby robiąc, bo ze mną na pewno go nie zrobicie, może czapulkę się porwać, ale bardziej dla śmiechu to chyba po prostu jakby zrobię, pokażę, nie wiem, czy czego się nauczyłam, podzielę się, a sama nie wiem, czy po prostu, no ale lecimy dalej z tą opowieścią. No i robi się to tak jakby, że tą nitkę potem bierze się raz z dołu, raz z góry, przez tą nitkę, którą się tutaj ma, tą podrzędną, to tą nitkę właściwą się podbiera raz ją z góry, raz z dołu, tak zwanie. I to bardzo często widać, one to pokazują, jak robić bez praciaszki. Mi się wydawało, że sobie będę robiła z tą praciaszką. Ale potem sama intuicyjnie podbierałam, tak chciałam schować tak jakby tą nitkę, potem się dowiedziałam, że to jest właśnie to bez tej praciaszki. Że tą nitkę tak się owija, myślę, bo jak ja już za coś, o którąś nitkę owinę, bo ja kiedyś robiłam w ogóle swetry z takich dwóch kolorów, łączyłam kawałki jakieś, tylko wtedy motki dodawałam też, tak, ale to było w dzieciństwie jeszcze, nie za bardzo to pamiętam, w każdym bądź razie mniej więcej tam gdzieś mi coś dzwoniło, nie wiedziałam gdzie, lubię takie dzwonienia w ogóle, słuchajcie, ja dlatego tak oglądam, że tu oglądam, w ogóle nie wiem, o czym ona mówi po prostu, ale potem, aha, gdzieś ja już to widziałam i mi łatwiej jest załapać coś. Tak my ludzie się uczymy po prostu też, tak? I tak jest po prostu prościej i fajnie. Cóż jeszcze do tego mam do powiedzenia, słuchajcie. Ta niteczka, już popatrzyłam, jak one to robią też, tak? I pierwszy raz też to już widziałam u tej kobiety, co na live'u. Ja wam w którymś filmiku to chyba pokazywałam, że mówię, zobaczcie, że oglądam. O co one gadają, że one to robią na winogronach, których ja w życiu bym nie zrobiła, bo one mi się kojarzą, wiecie, z tym jak na wsiach kiedyś były takie chusteczki. Zdrowa woda życia i urody doda, czy też w tym domu coś tam. Widziałam tego masę po prostu, w końcu na Podlasiu mieszkam. I to mi się w jakiś tam sposób, kurczę, fajne to po prostu było też, tak? Ona po prostu z takich właśnie live'ów jakichś tych można bardzo dużo się po prostu dowiedzieć i on nie jest nudny, ponieważ, widzicie, czasami jest coś takiego, w ogóle ludzie, dzieci się tak uczy, że trochę lżej musi być, wszyscy w ogóle na tych tutorialach i wszędzie są tacy, że tak, nic nie dopowiedzą, nic z czymś, tylko sama lekcja i z tego po prostu albo się uczysz, albo nie i tak
Ludzie mają właśnie, że tak się uczą, lubią, żeby było krótko i wiązłowato i tak pakują, pakują, pakują w siebie i potem tak jest w życiu, że nawet nie wiedzą, co tam mają po prostu też, tak? I tak zwanie, ja nie lubię odtwórstwa też tak do końca też, tak? Można coś zrobić w ramach wyjątkowe, uznania dla kogoś czy jakoś, tak? Ale w życiu trzeba w każdym momencie wiedzieć, jak wybrnąć, w którym miejscu się jest i co z tym zrobić też, tak? Bo to są takie nawyki w ogóle. Większość nawyków, tego jak gospodarujemy nitkami, sprawami i tym wszystkim, to odzwierciedla, tak jak mówię, nasz charakter i to, jak my gospodarujemy też, tak? Ja zawsze mówię tak, jeśli chcesz wiedzieć, jak gospodarujesz pieniędzmi, to powiedz sobie o hobby też, tak? I popatrzcie, jak facet po prostu ma podejście do tych hobby, ich widać, chociaż na hobby swoje nikt nie żałuje i wtedy można obiektywnie spojrzeć też, tak? W jakiś tam sposób. I najgorsze jest, jak człowiek sobie żałuje, bo co innego, jeżeli jest taki rozrachowany, gospodarny, tak się mówi też, tak? A co innego, jak tam po prostu na różne sposoby tak zwani kombinuje, to łatwo jest tak z siebie uwolnić pewne po prostu jakby rzeczy. No ale rzeczy do rzeczy. Obejrzałam, bardzo lubię, bo wtedy one przy tych właśnie też tak jakby live'ach opowiadają jeszcze inne rzeczy. Nie jest tak, ja nie lubię takiego sposobu, nie wiem, nauki czy funkcjonowania, życie, o jakąś opowieść do stosunku, dlatego moje filmy dla niektórych są i będą niestrawne. Dlatego, i teraz tak, ja i tak staram się ograniczać, bo jeżeli ktoś wraca kilka razy do jednego miejsca, to automatycznie tą historię jeszcze raz słucha. I ja mam przygodę z wzorem, który zrobiłam. I tam sobie dopowiadałam, czegoś nie dopowiedziałam, zrobiłam i się wkurzyłam na siebie i pozbyłam się go po prostu. Ja muszę jeszcze raz go zrobić. Ja go mam schowanego gdzieś, ale on, YouTube uważa, że to jest skądinąd ja ściągnęłam, bo on pozwala na ściągnięcie filmu, że skądinąd go ściągnęłam i teraz, jeszcze jakiś czas temu można było wrzucić te filmy też, tak? A teraz on mi mówi, tak, skąd ściągnęłaś, nie wiedzieć skąd? I teraz chcesz wrzucić na ten inny, żebym ja jeszcze tamten kanał miała czynna, już tamten zlikwidowałam wszystko też, tak? Do końca i nie chce mi po prostu pozwolić na przełożenie, no na taki manewr po prostu. Mówi, nie będziesz u siebie cudzych filmów zamieszczała. To moje, ale weź udowodnij też, tak? To kiedyś miałam też już taką przygodę, może kiedyś wam po prostu opowiem na YouTubie, że ktoś na moim filmie, tam sobie nie wiem, czy ma monetyzację, czy nie, zarabia, ma masę ludzi, oglądają mi tam komentarze, piszą do mnie i nawet mąż mi ostatnio pokazał, a to w ogóle generalnie, a ja jak założyłam to po prostu, mając prawa autorskie, wszystkie pełne i wszystko, to mnie powiedzieli, że ktoś jakiś też się upomina o po prostu o to i zhaltowali mi filmik za prawa autorskie, za samostrzenie. Po prostu wywaliłam tak jakby i tyle, ale też jest historia po prostu niesamowita i tak jak patrzę, jak gratulują, coś o głosie ktoś pisze, ja mówię, Boże, to było w 2003 roku, ja to nagrałam i byłam... A tyle lat temu też, tak? Od, po prostu jakby i tyle. A i rady dostaję tam też, tak? Ale już teraz parę ładnych lat już nie czytam, za to mój mąż ostatnio dożył. Ty wiesz, jakie to fajne rzeczy piszą dla ciebie o tobie? Ja mówię, tak, tylko oni nie wiedzą, że ja mam 47 po prostu jakby lat i myślą, że to ja to zamieściłam też, tak? Dobrze. Wracam, dlatego z tym wszystkim trzeba uważać, słuchajcie. I obejrzyjcie sobie, dziewczyny, film. To się nazywa... Oj, zapomniałam. Sugar Man. Obejrzyjcie sobie ten film. To jest facet, który żyje alternatywnie. Żyje w kraju skromnie, biednie, a na drugim końcu świata jest wielką mega gwiazdą. Jakie legendy, historie o nim po prostu chodzą. Jak sobie o tym pomyślę, to mam po prostu ciarki. To nazywam, że to są takie piękne dusze, które przychodzą po prostu do świata. Tam w ogóle te jego piosenki inaczej się interpretuje też, tak? Ta piosenka, która była jakąś taką przepowiednią wręcz nawet w jego po prostu życiu dosłownie. No ale tak często bywa, kiedy ludzie z duszy po prostu jakby piszą z takich bardzo głębokich po prostu pokładów. To tak to się dziwnie układa. Dobrze, bo już zaczynam się poczuchrać, bo fryzura opada. Nauczyłam się, właśnie pooglądałam, lubię tak jak dodatkowo coś się gada, chociaż mówię coś, co wiem, że kilka razy ludzie będą oglądali, no to tak za dużo się nie da tych dygresji. Natomiast w ramach tego tematu, który się po prostu jakby robi, no to ktoś może wie, ale to są ludzie, którzy nie wiedzą też, tak? Dobrze, już przestanę się po prostu tłumaczyć z tym gadaniem. Zabieram się za dalsze swoje przygody, słuchajcie. I tak, jak widzicie, jestem tutaj w tym po prostu miejscu, zaczęłam robić tą różyczkę i na czym po prostu poległam. Powtarzalność, słuchajcie, mimo że podzielone jest na raporty i te panie, które robią ten sweterek, który, na który ja mam ochrapkę, ona go robi też nie rozgraniczając raportów. W międzyczasie dodaje te oczka. Ja postaram się tutaj znaleźć i wam dołożyć gdzieś link do tego, chociaż on w przyglądzie dziwiarskim na pewno jest. I tak sobie myślę, że ja bym z nią zrobiła ten sweter, bo on mi się bardzo podoba i to ułożenie jest tak, przepraszam uprzejmie, właśnie na takich osób bardziej i robi też od góry to też, tak? I ona tam zaczyna od tych 120 oczek tego kółka. Chodzi mi za tym, tylko nie, i wtedy tak zwanie może wytrzymam, robiąc tutaj tyle po kolei, nie zwracając po prostu według instrukcji, tak jak ona to robi,
już obejrzałam, raczej wszystko kumam, co ona tam po prostu jakby mówi, nie ma żadnych niezrozumiałych rzeczy, bo trzeba wiedzieć, o co w raporcie chodzi, tylko tam w określonych miejscach trzeba te oczka po prostu dodawać i nie można tego po prostu zgubić, ale wystarczy sobie oglądać, cofać, patrzeć na to, w jakiej jest siłnicy i zapisywać to sobie gdzieś na karteczce, da się przez to przebrnąć. Natomiast słuchajcie, sama robótka mnie po prostu tu załamała w taki sposób, że mi od razu humor schodził. Ja robię po to, żeby się cieszyć, być zadowolonym, tak zwanie. Ja nie patrzę, ja liczę na centymetry, nie liczę tych rzędów. Bo żebym miała rzędy, przyłożę centymetr rozciągnięty w praniu tyle, co tam po prostu może być różnicy w rządku. W praniu on ten sweter się albo naciągnie, albo w jednym momencie może się, na jednym rękawie może się troszkę zbiec, a na drugim nie. Trzeba po prostu i tak to ułożyć w miarę, żeby było równo też, tak? I jak ludzie, na przykład u mnie na jednym rękawie będzie więcej kwiatków, a na tym troszkę mniej, byle mniej więcej rękawy były tak samo po prostu wykończone, ale nie wiem, nie zauważyliście na pewno, ja w tym niebłękitnym sweterku w chmurce z kapturkiem, tam mam rękaw każdy inaczej wykończony, bo się zagapiłam też, tak? Ale sobie nie wyobrażam wyłączać się dla robótki z całego świata, też tak, z uczestniczenia, żeby tam było wszystkie rządek normalny. Tak jest życie też, tak? Ja tak lubię po prostu. Dlatego ja też nie będę nadawała się takich bardzo szczegółowych, mocno tutoriali. Ja mogę po prostu poopowiadać wam, powiedzieć, żeby rozjaśnić, co po co się robi. Może wtedy łatwiej wam będzie, co ktoś inny po prostu jakby tłumaczy. Na jakimś, w jakiejś opcji to pomoże i można się czegoś po prostu załapać, ponieważ ja mam taki... Córka mojej przyjaciółki zawsze mówi, czy ona ma jakiś dar, czy ona ma jakiś talent zawsze. I ja zawsze mówię, wiesz co, tak sobie myślałam, czy ja mam jakiś dar i talent. Może mam, może nie mam, dla jednych radość, dla innych nie. W każdym bądź razie myślę sobie, na pewno to, co lubię, to jest to, że ja widzę i wiem tak zwanie, co sprawia trudność jakąś też, tak? W każdej opcji. Łatwiej mi to po prostu wyłapać, żeby rozkminić, nawet jeżeli ja do końca tego i wiem, dlaczego... Dlaczego człowiek może tak zwanie, i ktoś może czegoś nie do końca rozumieć też, tak? W kontekście tej osoby, która też tak jakby tłumaczy, bo każdy inaczej tłumaczy. Generalnie zasada jest taka, czym dłużej ktoś w czymś siedzi, nie wytłumaczy, słuchajcie, bo jest bardzo tak jakby trudno wyłapać ten po prostu jakby moment, bo nawet w takiej głowie takiej osoby się nie mieści, że ktoś może tego nie wiedzieć, albo nie do końca rozumieć, albo że tak proste tłumaczenie. Tak moja przyjaciółka właśnie, która jest matematyczką, udzielała korepetycji mojemu synowi, i on po prostu nijak nie szedł, on coś zyskiwał, ale dopiero wtedy ja w pewnym momencie tak zwanie sobie pomyślałam, kurde nie, też nie wiem, czy wam to wywaliłam, czy już opowiadałam wam, a mnie nie muszę go, bo zdał rozszerzenie matur, a matematyki nie zdał za pierwszym po prostu podejściem, był 17 na liście, na roku dostaniem się amatmy, musiał po prostu dopowtórzyć poprawkę miał. I ja mówię, kurczę nie, to musi być ktoś, kto niedawno zdał maturę, wcale nie zdał jej na piątki, a rozumie, o co chodzi i rozkmini. I poszedł, znalazł, mówię, Paweł, szukaj kogoś mniej więcej w swoim wieku, kogoś, kto ci wytłumaczy i z czymś tak. Dziewczyna na matematykę potem chciała iść studiować. Wcale super tak nie zdała. Ona wiedziała, o co chodzi w zarkusze i o co wiedziała, o co biega tam tak jakby. I ona wytłumaczyła takie rzeczy i potem się okazało, że on pewnych prostych rzeczy nie wiedział, ale to było tak dawno, przez lata kombinował, nie nadrobił po prostu też tak i on dopiero wtedy mógł zrozumieć, co ta osoba zaawansowana w jakiś tam sposób, nauczycielka tłumaczy też, tak? Jeżeli macie dzieci, ma jakiś problem, to wyślijcie je do innych po prostu dzieci, które wiedzą więcej, ale też, no bo też nie wszyscy umieją wytłumaczyć też, tak? Bo dziecku szybciej po prostu jakoś tak jakby powie, no nie byli takie dzieci jeszcze, no ale tak właśnie jest. I później dopiero jak on załapie tą prostą rzecz, czego nie umiał i ona wyuczyła, czego on nie po prostu nie umiał, prostych jakichś rzeczy, zaległości, zasad jakiś i ona po prostu dopiero później tam jakby rozumie, chodził tak zwanie tu po prostu jakby i tu potem dziewczyna się przeprowadziła od nas na osiedlu, bo prościu już nie zawracał tyłka mojej przyjaciółce. Dobrze. I z tym uczeniem się tak właśnie jest. Słuchajcie, dla mnie powtarzalność. Ja lubię, robiąc sweter, ja zawsze wam mówię, dlaczego się nie nadaje, dlatego, że ja nie wiem jak zacznę i nie wiem co z tego wyjdzie, co ja skończę. Ja chcę mieć w każdej chwili, tak jak w życiu, możliwość zmiany, dołożenia czegoś, odebrania. I to jest moja filozofia życiowa też, tak? Żebym ja miała sweter, plan i zrobić go od początku do końca. Ja ciasta tak nie upiekę też, tak? Ja mięso robię intuicyjnie, tak? Nie mam po prostu takich przepisów też, tak? Kiedyś babcia moja, prababcia mojego syna i zawsze pytali, a jak to robisz, jak to robisz? No mówi tak, nie wie, no ona nie wie, jak ona to robi. Na oko robiła przepyszne, ona była z Rosji, pochodziła, przepyszne rzeczy po prostu robiła, takie różne, wiecie, co to w środku, mięsko, tu smażone, tu ciasto drożdżowe, tutaj bardziej takie kluskowe, a też pieczone, te gotowane, te takie, no po prostu to były pychotki, ale ona nie potrafiła powiedzieć, jak ona zrobi. Ja kiedyś nie rozumiałam się, że ona chyba nie chce powiedzieć, czy co. Ja teraz też wiem, że no po prostu nie da się, za cholerę po prostu, tak z własnym piekarnikiem, z własnym tym macie, jak ja to mówię,
ciężko jest po prostu, wszystko inaczej, na ten smak wszystko się składa, tak samo na tą robótkę. Ja założyłam, że to ma być dla mnie radość, że to ma być po prostu to liczenie oczek, ja patrzę, jak się rozkminia, rozlicza te rzędy, te oczka, które mniej więcej tak i tak po pewnym czasie i tak już popatrzeć i widać, jeśli zwłaszcza włóczka się podoba, to już wiecie, ile nabraliście tutaj, czy teraz nabrać więcej i mniej, bo chcecie, jeśli robić notatki, bo ja tego też nie robię też, tak? No, ale zawsze mogę wrócić do tego swetra i sobie tam, tak jak byłam teraz u Madzi, i spisać. Jakiś czas temu. Następna po prostu opcja. I teraz tak, robienie w kółko tego samego, powtarzalność, słuchajcie, mnie umordowała tak, to, że idziesz i ten raport, mimo że mam podzielony, tak uproszczony mam, ja jestem w tym drugim rzędzie i robię to, jeszcze raz robię to, jeszcze raz robię to i mimo wszystko raporty z prawych, lewych oczek robi się tak samo mniejsze też, tak? Ale ja nie robię aż tak dużych, raporty nie są aż takie na, no chyba, że przy tych aranach wielkich też, tak? No i wtedy, ale to jakoś dla mnie nie było taką, aż taką atrakcją też, tak? I jeżeli przekłada się oczka z prawej, to coś się dzieje, a tutaj robicie cały czas tylko nitkę przekładać. Dla mnie było tak nudne, myślę, kuźwa, co za karma. Nic nie można zrobić, w tym wzorze też, jeżeli robicie przez 40 rzędów, nic nie można zmienić, dlatego te krótkie pewnie bardziej są jakieś takie, no... Potem faktycznie można fajnie się tym bawić, jeśli się załapie, bo można budować samemu te wzory i jest bardzo fajnie na pewno w różnych po prostu opcjach, czyli robić tak jakby te paseczki albo pionowo, ale w tych paseczkach można w pion układać. Ja tak zrobiłam szary taki sweter swój, który nazywam taką balkonówką, na kilka ich zrobiłam, jedna jest właśnie u Dorotki, bo była w paski z resztek, zaczęłam tak jakby to robić, żeby wybrnąć z potworka, którego nie dam rady dokończyć, myślę, na tym muszę coś wymyśleć po prostu. I wtedy załapałam ten pagonowy, jak się pagon po prostu robi, do tego dotarłam gdzieś i w każdym bądź razie w pewnym momencie on ma rozcięcia też tak na przodzie, ale wzory układałam, żeby każdy rząd jakby robiłam oddzielnie, ale jednocześnie powtarzalność, żeby on był takie sople też tak, żeby był wyciągający, żeby on nie wyciągał i skracał, a nie poszerzał w różnych wzorach paskowych, czy też właśnie tak jak tutaj, bo to no nie mogło być za szerokie, bo będą, no właśnie, ale tutaj to myślę, będzie fajnie tak pod biustem prawie, to będzie taki pas z róż sobie wymyśliłam. Ja nie wiem, czy ja to dokończę, czy nie, bo teraz sobie wykombinowałam tak, zrobię jeszcze raz z wyraźniejszych włóczek. Też załapałam tutaj ten mój wzór, tyle się namęczyłam, to taki ładny, był dość krótki raporcik. Myślę, że trzeba było dwa razy zrobić to samo. On byłby wtedy grubszy też tak po prostu, jak się nie daje oczek, dwa razy zrobić to samo, to będzie tak jak wiecie, jak flamastrem napisane też, tak? I żałuję, że tego nie zrobiłam, bo one się tutaj zlewają, on nie ma takiego wyrazu i tego, co miałby po prostu jakby mieć, to co ja chciałam, żeby było, bo kolory są za mało kontrastowe po prostu. No i tak to. I się zastanawiam, jestem na takim etapie pruć czy nie pruć. Ojciec pruć czy nie pruć. Ale mało tego jeszcze, jak zaczynałam go robić, słuchajcie, bo ja oglądam masę tych filmów. Trafiłam na film, gdzie babeczka też robi kurs i wiem, że jedna Polka robi kurs. Ja miałam kiedyś w obserwowanych też, tak? Ale generalnie ono mi teraz w ogóle nie wyskakuje, ale wiem, że Instagram jest takim cholerstwem, że jeżeli dłużej czegoś nie oglądacie. Jak ja ostatnio oglądałam żarcie z miasta, to mi teraz same żarcie po prostu jakby wskakuje też, tak? No i muszę sama tak jakby, no niektórych pamiętam, których obserwuję gdzieś też tak jakby, a niektórych po prostu nie. A propos jeszcze obserwowania, słuchajcie, że tak sobie pozwolę na jeszcze małą dygresję. Ja widzę, że was się zwiększyła ilość obserwowanych i te kanały są zamknięte. I miałam też taką właśnie kiedyś przygodę, że jeżeli kanał jest zamknięty, to nie każdy, ktoś chce obserwować, a nie chce, żeby do końca obserwował. Jest taka niezręczna sytuacja jakby, tak? Taka... Ponieważ ktoś może nie chcieć, może mieć dla bliskich i chce oglądać, tych, którzy są otwarci, no to proszę bardzo. Ja mam potem po prostu problem, że kanał jest zamknięty, żeby tak zwanie też wyjść tą opcją od obserwowanie, bo nie wiem, czy ta osoba sobie po prostu jakby życzy też, tak? Czy ona chciałaby, czy potem nie będzie źle, czy głupio się czuła też, tak? Że ja wysłałam, a ta osoba nie chce wcale, żebym ja ją obserwowała też, tak? Bo ma tam, nie wiem, zamknięte konto i prywatne swoje jakieś wiadomości, czy z rodziną oglądają po prostu na zmianę sobie zdjęcia, ja to rozumiem też, tak? Dlatego bardzo was przepraszam, jeśli ktoś z was obserwuje mnie na Instagramie, a nie dostał tej opcji, że też obserwuj też, tak? Ponieważ dla mnie wtedy widzę, że kanał nic nie ma na nim, a niektórzy może nic nie macie na tym kanale też, tak? Albo macie swoich bliskich, znajomych też, tak? Nie do końca po prostu jakby chcecie. Także ja tak was przepraszam i się tłumaczę. Jeszcze w jakichś filmikach na pewno o tym po prostu to powtórzę też tak jeszcze raz. U mnie, ja też patrzę na te obserwowane, bo kiedyś też nie zaglądałam, ale ja bardzo kulturalnie panów pozbywam się ze swego obserwowania. Myślę sobie, po co mężatkę tyle lat? Same robótki tam robię, że aparat pokazuje, że morda jest 10-15 lat po prostu jakby młodsza. I no, czy po prostu jakiś czas kulturalnie tak odczekam, parę chwil też tak, zapomną, że mnie w ogóle obserwują też tak troszkę,
parę dni i tak wyrzucam tych po prostu jakby panów z obserwowania, usuwam po prostu. Myślę, nie ma takiej po prostu jakby potrzeby też, tak? Może gdybym, ale dziewczyny, kobietki, jeśli kogoś szukacie, to to jest najlepsza opcja, bo można zobaczyć, co on tam pokazuje, tylko w większości to oni tam pokazują to, co chcą, jak na tych portalach randkowych też, tak? Żeby zobaczyć, jak żyje, czym się interesuje, to jest bardzo fajna rzecz też, tak? I fajny sposób na poznanie kogoś. Natomiast generalnie, jeżeli one są tylko takie wystawione i tam jeszcze niezablokowane, to widać, że obserwuje masę kobiet, no to po prostu jakby ja tam jakiegoś polityka, ktoś mnie obserwuje, jakieś miasto z drugiego końca Polski chyba też zostawiłam, no bo on tam szuka z tych, niech sobie po prostu ma w obserwowanych, to też go tak jakby obserwuje, czy jakiś fotograf jest, który fajne zdjęcia robi, więc tak jakby pod tym po prostu jakby kątem, czy malarza jakiegoś z Hiszpanii obserwuje chłopaczka, który maluje, słuchajcie, ptaki, ale tak piękne, naturę maluje, one są jak żywe, po prostu jak żywe zdjęcia, coś pięknego po prostu też, tak? A tak resztę po prostu co jakiś czas kulturalnie tak zwanie po prostu usuwam i tyle. I wtedy widzę też takie, że tych osób też tak jakby, no, wtedy zaglądam, ile kto po prostu jakby przybył, bo tak na bieżąco, nawet jak jest, ja też co kilka dni, tak jak z komentarzami, tam co kilka dni zaglądam na początku, to jest tak, że kuźwa codziennie, co ten zaglądałam, patrzyłam, bo to myślę, Boże, jakiś niewolnik jestem też, tak, coś zamieścić, coś z czymś, jakiś tam sposób. A teraz sobie myślę, już tak mnie ochłonęło po prostu, byłam nawet taka opcja, myślę, a wszystko to po prostu jakby wywalę czy co, ale myślę, nie, fajnie, bo to jest taka fajna mimo wszystko pamiątka też, tak, i tyle. No dobrze, wracając do naszego żakarta, na którym, nie wiem, czy tam tytuł poległam, czy nie, nie wiem, czy go dokończyć, czy nie, bo teraz mi już szkoda się męczyć, wydatkować czas na te różyczki tutaj, kiedy ja nawet w tej samej, bo ponieważ tych różyczki będzie dużo różowego, być może zrobiłabym to nawet na szarym, ale nabrałabym sobie teraz tą ilość tutaj od razu i najwyżej troszkę mniejszymi drutami robiła, czy tutaj ściągać, że zrobiłam go pod szyją, byłoby raz, że ich mniej, mniej czasu by zajęło 40, to byłby taki piękny, taki wianuszek na głowę, wianuszkę już dawno, nie ma dziewczyny, 47 lat dziecko, no ale zawsze jakaś namiastka jakiegoś wianuszka jest. Różyczki poza tym są fajne, ok, pasują dla wszystkich w każdym wieku, więc generalnie wrzucam te tutaj bym wrzuciła i jeszcze raz bym zrobiła z tej większej po prostu jakby ilości, żeby się już nie martwić o to dodawanie tutaj tych po prostu jakby oczek. Taka moja po prostu filozofia, wtedy robię te różyczki, tu jest dużo i szeroko i powiem Wam, że się nie dziwię, że to w krajach skandynawskich, jakichś takich, wiecie, zimniejszych, to trochę gdzie zimy strogie są, wiatry wymyślili, bo zobaczcie, to jest ten okrąg taki, on jest podwójnie, bo pod spodem jeszcze są te nitki, to ciepło jest też tak jakby i tutaj ciepło przy gardle i na plecach właśnie jest tak jakby ciepło, to jest po prostu fajna, super rzecz, nie mogę tego zrozumieć, dlaczego to wszystko tu się kończy, jak tu fajnie by było sobie na brzuchu pogrzać też, tak, bo tutaj te różyczki i tak, i nie wiem, mam dylemat też, tak, nie wiem, i myślę, nagram już ten Wam film, bo chyba jednak spróję, zacznę jeszcze raz. Ja nie mam problemu z próciem, ale jeszcze właśnie, o widzicie, zapomniałam, poszło. To, co chciałam powiedzieć, dygresja mi się rozprzestrzeniła. Taki kanał właśnie też dziewczyna, bo zeszłam na te Instagramy, też tak. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale wiem, że ten kanał się nazywa Jak sweter u pani Izy. To chyba jakaś ciekawa z tego w ogóle historia była. W każdym bądź razie, ona tam uczy dziewczyna i myślę, że może być tak jakby fajnie, ale znowu ja też nie lubię, bo ktoś tłumaczy, tak jakby pokazuje i jeżeli będzie taki tutorial stricte do zrobienia i nic nie pogada, to dla mnie żadna atrakcja też tak jest. Tak więc bez sensu to wszystko. Tym bardziej, że jest tyle i tym po prostu jest, ja lubię po prostu, ja lubię się uczyć, lubię tego tak zwanie dorzucać do siebie też tak, jakiś pooglądać, coś popatrzeć, tu się pośmieją tutaj. No to jest coś takie piękne, nowa osobowość, nowy człowiek też, tak? I powiem Wam, że dziewczyna właśnie, chyba trójkę dzieci, miała, tak młodziutko wyglądała, jeszcze w takiej czepeczce była i te żakardowe, no też robiła kurs. To kanał rosyjskojęzyczny. Jej kanał zaczynał się tak. Ponieważ jak długo już oglądałam, to same żakardy wywalało sprzed 3-4 lat. One mniej więcej wtedy robiły te żakardy i 2 lata temu takie ostatnio się pojawiały, potem były właśnie już te zupełnie inne, jakby to z modą jest też związane. I kanał muzyczka. Wiarzem, rozpuskajem, słuchajcie. Jak zaczęłam go robić, to mi we łbie ta muzyczka grała. I się, czemu nie posłuchałam siebie też, tak? I trzeba było spróć od razu, znalazłam te różyczki, zrobić różyczki. Tutaj jakiś szlaczeczek ten właśnie cieniutki bym zrobiła, no ale... Bo to już drugi raz jest robione, to już wiedziałam sporo różnych rzeczy, słuchajcie. No i taka to jest po prostu z tym historia też, tak? I mi się ta muzyczka... I tyle, tak? I jeszcze taki cieniowany mam taką nitkę i mówię do męża ostatnio... Brakuje mi, bo ja chcę ten sweter zrobić, a mój mąż mówi, a co śpiewałaś ostatnio? Wiarzem, rozpuskajem. I ja mówię, no ale ja nie chcę tego po prostu pruć też, tak? Chcę po prostu coś po prostu jakby innego też, tak? Także taka to jest historia żakardowa.
bardzo polecam, bo to jest piękne. Mam nadzieję, że te moje wskazówki Wam po prostu tak jakby pomogą. Wy, jeżeli znajdziecie sobie jakiś wzór, to zaczynajcie od razu mniejsze druty i żeby dużo tłoczek było też, tak? Bo jeżeli same będziecie po prostu jakby tak jakby robiły i pierwszy raz i tak chcecie pokombinować, to nie są przygody, które warto kombinować na początku, bo trzeba od razu dodawać na prucie, przynajmniej z raz i wtedy jak nie sprujecie, będzie super, hiper, tak? Natomiast generalnie na dłuższą metę to jest, no właśnie, tak? Taka historia z tym, że no tyle rzeczy jest po prostu tak jakby to powiedzieć. Teraz już bym sama nawet może pokombinowała coś, ale to jest po prostu za dużo roboty, bo to nie jest też coś, czy ja będę stale robiła też, tak? Aby tak się okazało, tak? Piękne, podziwiam i na pewno od góry, a nie od dołu. Gdzieś zamieszczę Wam tutaj po prostu jakby link też, tak? Tylko nie wiem, ja nie umiem zrobić na YouTubie, ja nie wiem, czy jak się wkleje link, czy on sam od razu staje się linkiem, czy coś trzeba zrobić jeszcze, żeby on był linkiem. Więc generalnie po prostu w najgorszym razie trzeba go po prostu skopiować i sobie wkleić też, tak? I tam wejść potem na ten kanał i odnaleźć inne części, bo ja którąś część po prostu Wam zamieszczę, nie wiem, którą mam gdzieś u siebie, ale jestem przekonana o tym, kurczę, że ona musi być ta część właśnie w czym? W przeglądzie dziewiarskim. On jest taki niebieski, niebieski i kolorami dobawiającymi jest chyba granat, jeszcze chyba inny niebieski, biały. Albo ten niebieski, granat i biały też, tak? I tam łatwo dość znaleźć, trzeba wejść potem tylko na jej kanał i tam dokopać się do tych reszty całych, do tej reszty po prostu filmików. Bardzo mam ochotę to zrobić, a z drugiej strony mam ochotę też te róże zrobić. I tak myślę, może ten szary, może bordo bym zrobiła, ale nie mam bordowej włóczki. Ale chyba w sklepie stacjonarnym, u nas widziałam, że ten Angora, ta Gold, z Nako, chyba mają bordo włóczkę, ale bardzo ciemną, taką niewyrazistą, taką bladą, tak? I może bym te róże wtedy po prostu zrobiła i może i pewnie byłoby fajnie też tak. Natomiast tutaj jest takie ryzyko, że ona wyjdzie i więcej będę miała takie tutaj właśnie pod pachami, z czym, że będzie taką tuniką, ale przeraża mnie, że tyle tych, chociaż tutaj też pewnie będzie tyle raportów też, tak? No nie wiem, powiem Wam, tych oczek. I tam jak patrzę, że tych oczek w sumie jest 200 na przód i 200 na tył, 400 ileś po prostu jakby oczek. To jest wyzwanie. Podziwiam wszystkich tych, którzy robią po prostu żakardy, bo to jest wyższa szkoła jazdy, ale też dla mnie zbyt taka powtarzająca się. Znowu powtarzasz też, tak? A ja jednak po prostu zbyt kocham to, że w każdym dzień tutaj zrobię tak, a tutaj zrobię tak. A tu mi coś przyjdzie do po prostu jakby do głowy też, tak? Tak zwani i tyle. Chociaż tak jak mówię, kiedy się to podzieli, to jakby tą różę, to jest bardzo po prostu fajnie. Już z tym można, bardzo mam dużą ochotę tą różę po prostu. Być może w innym zestawie kolorystycznym, bo tego mamły tej, to ja i tak już nie będę po prostu chyba tak zwanie nosiła. No może bym tak miała dorobić golf na coś. Nie wiem, po prostu. No, mam dylemat duży też, tak? Także ja to, myślę jednak, że ja to spróję też, tak? Od i tyle. Także tak wygląda ta żakardowa po prostu jakby historia. Powiem Wam, że nie żałujcie na to, bo to może być okazać się fajne i widzę, że bardzo dużo kobiet to po prostu stosuje, tylko tutaj trzeba jakoś te nitki trzymać i każda pokazuje inny sposób, jak ona trzyma te nitki, przez które palce przykłada i wydaje mi się, że to też nie trzeba się tym przejmować, po prostu zobaczcie sobie, bo to jakoś naturalnie przychodzi, tak jak w domu coś robicie, trzecie ziemniaki czy cokolwiek, teraz już maszyny są, tak? Więc generalnie jakoś tak tu się ułożycie, tu się podeprzecie i to trzeba samemu sobie dobrać do swoich rąk, do swojego nacisku włóczki. Mnie jeszcze rażą bardzo to, że te oczka niektóre są wypukłe, mniej lub bardziej też tak, ponieważ jeszcze ten sposób, o właśnie, najważniejsza rzecz, jedna osoba, też tylko jedna osoba na te wszystkie filmy, słuchajcie, o tym powiedziała i to jest właśnie to coś, dlaczego ja to oglądam. Ja mam mówić w ten sposób, że no bo niektórzy nie lubią tego bez tych praciarzek, czyli bez tych przeciągnięć, tylko tą nitkę tak podkładają, bo wtedy też jakby ta nitka spod spodu, jak się ją podciągnie, to ona tak jakby na przód lekko przebija, ze środka też, tak? Widać, że pod spodem jest inna włóczka i wręcz ona czasami aż tak wychodzi, jak się za mocno ściśnie, też tak na przód, też tak? Ale myślę, że można sobie z tym po prostu jakby poradzić, czy na to po prostu jakby zwrócić uwagę też, tak? I tyle. Cudowna metoda, bardzo mi się podoba, ale po prostu dla mnie wydaje się po prostu tak monotonna. No jeszcze mam tak zwanie, myślę sobie, no dobrze, tutaj zrobię te róże, a potem cały sweter na gładko, bo co dodać do tego, będzie pstrokacizna jakaś też, tak? Nie wiem, natomiast co jeszcze sobie pomyślałam, że zrobię te róże i nitkę wezmę jakąś cieniowaną i wtedy one będą kolorowe może też, tak? Bo takie włóczki widziałam, no ale jednak wolałam, żeby były czerwone też, tak? A w zasadzie największy problem i dylemat jest, jak się cholera nie farbowała też, tak? Więc po prostu nie wiem, co zrobię. W każdym bądź razie już Wam opowiedziałam i teraz mogę zadecydować. Najprawdopodobniej jednak spróję, bo to jest, no... bez sensu. Nie wiem, czy tu bardziej widać tak jakby te po prostu wzorki, to jest
Beret wychodził fajnie. Ale ona potem ten beret, tak zwanie, ty zamykała oczka już, to te wzory, raporty się zamykały, ale już wiedziałam, że mogę sobie podzielić te oczka, co mam i ten raport zrobić. Nie kiedy zwęży się też, tak? Także takie są po prostu moje rozkminki na moją przygodę żakardową. I myślę sobie, mam teraz tyle jakichś różnych opcji, w ogóle chcę mi się znowu golfów jeszcze, więc zima pewnie nie minie. Też tak, no i zobaczymy, co tak jakby z tego wszystkiego jeszcze wyniknie. Polecam Wam bardzo, wybierzcie sobie tylko kogoś fajnego i zadecydujcie. Ja na przykład nie mogę robić swetrów od dołu. Po prostu dla mnie to jest takie nie... No nie mogę, lubię od góry po prostu i tyle, bo wtedy zawsze coś z niego zostanie od dołu, to może by mi rzuciła w pioruny. Kłaniam Wam się pięknie, mam nadzieję, że cokolwiek Wam tutaj po prostu do... dałam. Nie wiem, czy tak dobrze się da, że to też nie ma sensu, żeby zdjęcie tak jakby dać, no bo co? Czy po tym zdjęciu, kiedy tutaj go zobaczycie, czy to Wam będzie ok? Nie mam po prostu jakby pojęcia, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał tą różę i ten, to umówmy się, że... Chociaż też na maila, ja nie wiem, czy to się po prostu jakby da. No mogę zrobić takie zdjęcie, żebyście tutaj sobie się przyjrzeli też, tak? Można stopklatkę zrobić i spisać sobie po prostu. W końcu ja jeszcze to liczyłam też, tak? Także kłaniam Wam się pięknie, życzę wspaniałych przygód żakardowych i zdecydowanie, zobaczcie, jak wygląda blado, niezbyt wyraźne są te wzory, w rzeczywistości też nie, te oczka takie, no tutaj mówię, czym dalej się robi, to już tak ciekawiej wygląda, natomiast ja chyba podziękuję też tak na ten moment, zrobię podejście do tamtego, co ta kobietka robi, a te róże, jeśli zrobię, to zrobię od razu tutaj przy górze i zrobię od razu, no ale nie z 80 oczek czy 90 zacznę, ja tutaj chyba mam więcej nawet tych oczek, ale nadal to nie jest 120 czy 130, które po prostu powinno też tak jakby być. Zobaczę, bo może jeszcze zrobię, jeszcze będzie płci, nie mam z tym problemu też, tak, ale jakoś takim nie chce mi się, bo no właśnie. No co tutaj po prostu, tak zwany ten róż, no tak chciałam tutaj już, bo już nie będę dawała tych oczek, więc taki wpas byłby róż. Ale myślę, że to nie warte jest tej pracy, którą tu włożyłam też, tak? I którą mam jeszcze włożyć, miałam włożyć w tą w tej monotonii takiego po prostu, tego po prostu dziergania, przekładania tej po prostu nitki, bo to jest, trzeba przytrzymać ją jednak, tu się zawinie, tu z czymś. Fajne, ale chyba nie na ten po prostu jakby sweter. Zacznę może coś innego. Jak zrobię dwie następne robótki, o których Wam pewnie opowiem w następnych po prostu filmach. Kłaniam się pięknie.